Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszcz, przed nami kolejny odcinek serii Heroes 5 PHP. Moim przeciwnikiem jest Rokidon. I dzisiaj liczę na to, że... a nie, to zostawię. Że gra przestanie mnie w końcu opluwać pod kątem RNG, bo jeśli chodzi o... To znaczy, wiadomo, no, przeciwnik w poprzedniej gierce zagrał sobie... taki build, który no gdzieś tam nie lubię na to grać, no nie wiem, w sensie to ciężko jest na to wygrać. Natomiast szczególnie jak się uodporniłem na mroka, a dostałem na twarz takie coś, ale ogólnie to po prostu tak, od gry z Cyprianem, no ciągle coś, nie? Było kilka zakulisowych gierek, których nie było na kanale i ciągle po prostu coś się dzieje, no jeszcze jakby nie to, że wygrałem tą akademią, to oj, naprawdę byłby problem. No i teraz mam taką nie za łatwą parę i robimy sobie tak, spróbuję dzisiaj szybko, więc tylko magia. Magia jest rozkład, cierpienie, wampiryzm, szał. Dobra, rozkład, wampiryzm, szał. Szybko artefakty. Artefakty, maska zmiennokształtnego. Muszę ćwiczyć. To jest dobre. To jest dobre, dlatego że mam trochę mało spell powera, natomiast mam 20% na odparcie. Lecimy. I nawet bez jakiegoś większego planowania. Kurde, ja w minutę nie umiem. No, zwierzynka umie w minutę, ja nie umiem. Już minęła, kurde, minuta. Jak on to robi? Potrzeba mi szybko. Nekromanta. On w ogóle musi nie zaglądać, on po prostu przychodzi i klika. Ciach, ciach. Coś takiego i jeszcze spalona ziemia i jeszcze to i jeszcze obniżanie szczęścia jak się uda, obrona z tym i z unikiem też i nawet to byłoby wskazane, lepsze nekromancje nie, bez sensu, Jezu, ja nie wiem, jakby aż tak szybko nie potrafię, szczęście do eksperta to też bez sensu, oświecenie by się wzięło, z levelem i z uczonym i tyle. Dobra, wszystko jest, dobra, to teraz można podejść do tego, do Sfinksa, jak najszybciej uda mi się zrobić tego builda. Lepszy, moc wytrzymałości, będzie spokój od razu. Misz bólu jest, potem to szczęście wezmę. To, ekspercka obrona, niekoniecznie, w sensie, chyba, że nie. Dobra, nieważne. Może coś innego zaraz da. Mhm. Okej, okay, tego szukałem. Tego szukałem. Ciach, szybko, reset. Schodzimy w dół dwie sztuki. Szukamy jeszcze tego oświecenia nieszczęsnego. Jest oświecenie. I teraz jeszcze z tego zrezygnować. Inteligencja. Dobra, niech będzie. I teraz tak. Dalej, szybko. Zdeprawowana ziemia. Lipa. Może być to. Mistrz klątw, ok. Lepsze oświecenie. Dowodzenia nie potrzebuję. Plus 2 siły czarów, trudno, przygarnę. No niestety. Nie będę miał eksperta oświecenia, naprawdę. Zmiłuj się, no. 10, 11, 10. Muszę się oprzeć na tym rozkładzie. Szlak. Dobra, idziemy dalej. Nie umiem tak szybko. To jest test tego, jak szybko umiem. Jeszcze ewentualnie któregoś razu spróbuję szybciej. Dobra, odbicia. To teraz tak, może... Ta koncepcja, o Jezu, o, to jest nawet zabawne, więcej HP-ków jeszcze. Bo tutaj 2 spell powera, 3 spell powera i szansa na odparcia. A dobra, pójdźmy sobie na razie tutaj, też fajna ścieżka. I też ma jeden spell powera, a nawet 2. A dodatkowo jeszcze ma mnóstwo HP-ków, może uda się go wytrwać. Tak. Ok. Kurde, atak zwiększony, wszystko zwiększone, brzmi naprawdę spoko. Natomiast obrony mam dużo, a spell powera mam mało. Potrzeba mi więcej spell powera. Plus 2 i plus 2 wiedzy? Chyba nie. Plus 2 do...
do obrony. Spell power i obrona. Dobra, 14 jest. Idziemy po więcej. Jeszcze raz, jak to było? Wampiryzm i co było? I szał, okej. To jeszcze bym przygarnął stąd. To jest dobre. W ogóle dobre rzeczy. O, w ogóle dobre rzeczy, no. Kurde. Nie no, wziąłby te 25%. To by wziął. Kurde, dużo rzeczy by wziął. Jeszcze raz. To, to. I to, tak? Czyli 18, 30 tysięcy potrzeba. Trochę mało będzie. Ale możemy spróbować. To za 8. Fajne takie, no ale trudno. O, o. Ale ladzysko. Głowy, w sensie. Muszę teraz to przemyśleć. 25%. To będzie tak z 5, jak dobiję do 20. Nie, no te dwie rzeczy muszę wziąć. No i jest 18. Spell powera. I teraz musiałbym sprzedać. Sprzedać musiałbym wiedzę, ale w sumie 2,5. No dobra, możemy tak to przehandlować na budki. Ten jeden spell power. I budki. Ale handelek. 17 spell powera jest. Nie spięty, ale dosyć taki ciekawy ten bildzik. Kurde. Nie spięty, bo jednak brakuje tego jednego poziomu oświecenia, bo tracę dosyć sporo na tym. Jeśli chodzi o ilość statystyk po prostu zyskiwanych. Prawdopodobnie dobicie tego oświecenia dałoby mi no ze 3 statu. Dobra. Tak. Bezkontrowy? Bezkontrowy. Obrońca. Ewentualnie będę sobie nim podnosił. Zabieranie regeneracji. Te smutki to w sumie fajne są. W przypadku, gdy nic innego takiego za bardzo nie robię. A jeśli chodzi o ten Covid Banshee, to nieoptymalnie zrobiłem, że go wziąłem. Trzeba było nie brać. Trzeba było go nie brać, byłoby lepiej. Jako, że tak, to mi potrzebne. To mi potrzebne. Może lepiej to. Dobra. Jest 20 kostów, przyjemnie. Przyjmujemy w razie czego na machiny te pioruny. No i ogólnie zobaczymy. Jeżeli to będzie wjazd, to dobrze, bo mam dużo obrony, powinienem wystać raczej. Jeżeli to będzie światło, to dobrze, bo mam mrok. Jeżeli to będzie destro, to niedobrze. To wtedy niedobrze. O, chyba wjazd. To jednak krzykacz się przyda. Bo nawet nie przedstawiłem bohaterów z tego pośpiechu. Orson daje specjalizację od zombie, a Alaron plus 3 defa. Dla każdej z istot po 3, czyli całkiem sporo. Generalnie. Omówienie buildu jest takie. Zombie ma być twardzielem, ten po prostu miał więcej HP, ten jest bez kontry, ten chroni przed strzałami, jest odporny trochę na magię, ten wskrzesza, ten zabiera regenki, ten obniża smutek, coś tam, całą resztę. Statystyki 8, 20, 17, 6 powinno być ok. Tutaj dodatkowy hapek i dodatkowe obrażenia od jednostek, troszkę inicjatywy sobie wynagradzam tym, że to mi obniża i bonus do obrażeń od rozkładu, no i proste.
proste rzeczy. Rzucam niewiele czarów, bo tylko 4 grupowe mam. 5 grupowych łącznie. Nie, no w sumie całkiem sporo. I teraz tak. Jest pierścień. Ok, spróbujmy to wytrwać. Spróbujmy to wytrwać. Tak, tutaj przeciwnik też nie docenia swojego, kurczę, builda, bo to naprawdę jest sporo. Nawet nie wiem, czy ja właściwie mam spore te statystyki. Czy ja się muszę aż tak bardzo przejmować? Chyba nie. Chyba to jest w porządku. Okej. Okay. No, okej. Okay. Łohoho, przyjmijmy go. 3 szczęścia, to nie jest dopięty build. Ale przerąbane. No. Sporo. Okej. Okay. Okej. Moje kontry są lepsze. A zaraz go całego postawię na nogi. Oślepił go, szkoda. Dobra, za chwilę będziesz bił mniej. To sobie zrobimy. Albo... albo sobie... Bo tak, zombie go zabije. Tylko, że dopiero za turę. On teraz dochodzi. To może ja bym zrobił po prostu szał. Pozbywam się wtedy... kurczę... Kurde, dobra, ja go tam naprawdę mocno biję. Weźmy sobie tak, zróbmy. Czekaj, ja mam w ogóle... To co ja mam się przejmować? Defuj. Mamy czas w sumie. Są rozkłady i tak dalej. Tutaj wszystko mi podeszło pod rozkład w zasadzie. Czy ja się muszę aż tak bardzo tym drzewcem przejmować? Chyba nie. Okej, hejst. No, zregeneruj się tam. Tak za darmo, to 2 wezmę. Rozkładzik 210. No, jak tak szybko chcesz się ruszać, to się ruszaj. Krześ się na spokojnie. No dobra, to jest bardzo dobrze dla mnie, bo sobie szał po prostu ogarniemy. No i jeszcze ją odsunąłem na tyle, że jest ok. Dobra. Wampir się naprawił. W porządku. 2, 3. 3. Mogę w sumie go... Nie, może bezpiecznie zagramy. Jestem tu bezpieczny. Okej. Strasznie szybko się rusza, ale to zgubne dla niego jest. Dobra, zombiaczku. Zombiaczku, słuchaj, wciśnij se defa, jesteś niepokonany generalnie. Mhm. Smok zejdzie w turę praktycznie. Zrobimy teraz tak, szał. Pobiegaj sobie trochę. One shooting.
Od kogo konterka? Od niego. To i tak jest sporo. Jest 90 ducha i 210 zombiego. Nie wiem, czym on będzie chciał to zabijać. Natomiast... natomiast ona sobie umiera. Jeszcze zdejmę... no, w sumie mogę zdjąć to ze smoka. Raz. I dwa ma najczyściej tutaj, dobra. Rzućmy sobie... rzućmy na niego smutek, no. Duże to obrażenia, ale jeszcze z niego tak zdejmę. To będzie 4, za chwilę będzie 3. I za chwilę smoczek będzie bezużyteczny. Kurde. Pyk. 3 sztuki. No. Potężny ten rozkład generalnie. Jeszcze mam jedno wskrzeszenie. Każdy ruch też go trochę tam bije. Ten kurde w dwie tury zabije mi i druida i tego. Fajnie, że... szkoda, że tak późno, ale no musiałem ten rozkładzik rzucić tutaj, bo dzięki temu ta armia no straciła bardzo. Gorzej jak masz teleport. Nie ma teleportu, dobra, trudno. No był to najlepszy ruch, jaki mógł wykonać. Jednak nie zabije druida, no szkoda. 6 umarłych. 4 smoczki, tak. Już nie ma tu kogo bronić. Chodź tutaj. Dwadzieścia trzy sztuki. No, no może tak. W sumie, o i teraz jesteś bezpieczny przy okazji. Dobra. Możemy zrobić... czekaj, ten druid ma zasięg? Raz, dwa, trzy, cztery... O, ma zasięg, przerąbane. Dobra, to szału rzucimy druidowi. Jedyne co, to mi ten trochę bruździ. Nie. Zombie 48 defa, on tu wystoi wszystkich i wszystko. W sumie spoko. Smoczka możemy zabijać. Tak. No, 3 w kontrze to też... oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej. Kogo? Co ty możesz z niego zdjąć? Z niego... ten jest i tak zabity. No tak, już jedna sztuka, no to chociaż... chociaż tyle. Tu trzeba rozkład rzucić. Koniecznie. Dobra. Jakby tak bliżej... szkoda. 12-16. To weźmy sobie... no, bo to przy okazji zablokuje mu dostęp do zombiego, a chce jak najdłużej go utrzymywać. Jednoruk praktycznie spadł. Dobra, on już spadł. Muszę tak zrobić, dlatego że dzięki temu ona się nie wskrzesi. Kurde, ja w sumie też sporo biję. To może od razu po niego pójdę. Nie będzie trzeba rzucać rozkładu. Został mi drzewiec. O, da radę. Da radę to zrobić już. Już tutaj nie ma po prostu kontrargumentów. I bierzemy sobie grupowy rozkład. Kurde.
Akurat teraz musiało z ducha ściągać. Jeszcze hejsta dostał. Te moje jednostki się prawie nie ruszają. Przez to, że mam oczywiście swój set ogra, nie? Ale za to no 22 HP-ki to jest coś takiego, że ja nawet nie muszę jakoś specjalnie się przejmować. Dobra. Teraz tak. Osiemnaście. No i kurde, jednak okazuje się, że no jakby miał 5 szczęścia, to może, aczkolwiek też mi się wydaje, że ciężko. Jeszcze rzuć sobie tak. W razie czego wampiryzm jeszcze na zombim. On ma teraz sporo ataku, bo wściekłość go ten. Bo wściekłość go boostuje z tych istot, co poumierały. Dobra, powinienem go raczej zabić. 22 się wskrzesiło, kurde. Ała, na pełnej? No wstydziłbyś się. Dobra. No i w sumie, o. O, w sumie to się skończyło. Czyli trzeba było jeszcze to rzucić. W zasadzie to mogłem to zrobić wcześniej. To miałby jeden szczęścia, to w sumie w ogóle by była lipa z tym jego szczęśliwymi ciosami. No. Tym razem... No, co prawda pierścień prędkości był i cała reszta. Tak przynajmniej się zdaje. Natomiast udało się jako tako to zrobić. Skubany szybki ten druid. Zabiję w kontrze. Nie, nie zabiję. Dobra, już myślałem. Jakby gra nie wyglądała tak w miarę, to wiecie co? To bym sobie tego. To bym sobie to rozgrywał troszkę inaczej. Pewnie szybciej rzucałbym debuffy. Ustawię się tak, bo on ma 5 prędkości, aż nie. Żeby mi nie uciekł za daleko. Ej, szybko wskoczyła na pasek. To jednak z tą inicjatywą 1624 to jest robota. Dobra, wy go tam ten. Ciach. To jeszcze chwilę potrwa. Zaraz tu będą stały z powrotem jednostki. Dobra, te to już złap się wyklepie. W sumie nie mam many, więc... Więc no. Ta... Wy go dwaj wyklepiecie. Widzicie jak... Obraz gry może zmienić podnoszenie istot. Co prawda to wiecie, no to nie robi jakoś tam za dużo. Aczkolwiek no może, nie? Smoczek może się tu przejść gdzieś w razie czego. Natomiast... ile... A ten duch to się w ogóle za nim ruszy? O panie. Zabij smoczka. No myślę, że wygra z tym druidem. O. To akurat git. Dzięki temu będzie łatwiej. Kurde. Okej. Idź tam.
Nie no, dobra, mógłbym ją w sumie zabić na strzała. I chyba, ale to jeszcze by nie był koniec gierki, bo zdążyłby się tam powskrzeszać. Najbardziej 200 IQ ruchem byłoby, gdyby się tutaj jeszcze dodatkowo wykorzystał tą synergię. Że tutaj i troszkę się jeszcze podniósł. Co prawda, ten jest już tak papierowy, że chyba nawet ten szkielet go ściągnie. Ciach. O, nawet nie. Nie ma w sumie z czego brać many. Rozkład to szkoda marnować. Dobra, ciach. Kurde, ten smok jeszcze. 3-7. Jedna sztuka została, no kurde. Chcecie się bawić w Godsmith House? Ciach. Stańmy na tym. Teraz na rusałce, no. Smok sobie umarł. Jestem w zasięgu wszystkich. Okej. A, bo już mana mu się skończyła. No, nareszcie. GG. Dobra. Przeciągaczu ty, kurde. A, udało się coś wygrać. No, nareszcie. Nareszcie. Po prostu opluwańsko. Ostatnimi czasy było. Czy Nexta zagramy? Chyba muszę wstać do pracy. Także tym razem starczy. Jakie artefakty miał przeciwnik? Dobre miał. A, dobre miał faktycznie. Naprawdę spoko połączenie, ale myślałem, że jeszcze coś miał spowalniającego dla mnie przez chwilę, ale zapomniałem o tym, że aż tak mocno może mi obniżać te 10%, bądź co bądź to jest 10% inicjatywy, czyli praktycznie tyle, co obniża laska piekieł, to jakby on miał laskę piekieł, zamiast tego pierścienia prędkości, to moje jednostki byłyby tak wolne, że jej tragedia przy ewentualnych morale przeciwnika. No, dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. To powinna być sobota. Tak, raczej sobota. Więc jutro coś ciekawego powinno się pojawić. Do zobaczenia.